Z strony Krzysiek, witam wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku. Razem pogramy sobie nieco o nowych serwerach, które wystartują już 11 maja, czyli w najbliższą środę w godzinach popołudniowych. Postanowiłem was nieco doinformować odnośnie tego, kto będzie miał w ogóle wstęp na te serwery, dlaczego Cipsoft je dodaje, kto będzie miał szansę znaleźć się tam w topce i w jaki sposób, no i dodać wam nieco odnośnie profesji, zależnie od waszego czasu gry. I to, o czym wspominałem wcześniej, czyli czy będę w ogóle tam zakładał postać, jeśli już to jaka profesja i czy powstanie tam jakaś gildia. No, to lecimy po kolei. To co już widać tutaj to to, że serwer będą dostępne tylko dla graczy z płatnym kontem, co właściwie nie jest zaskakujące, no bo jednak pewnie wbije masa osób i gdyby mogły jeszcze osoby z facem, to jakby były jakieś kolejki. Poza tym Cipsoft z pewnością chce trochę jeszcze przy tym zarobić i zachęcić do właśnie kupna paca. Wydaje mi się, że Cipsoft ogólnie dodaje te serwery ze względu na to, że dodał właśnie te potiony za Tibia Coinsy, które no nie są zbyt opłacalne na starych serwerach, no bo jednak coiny chodzą po tyle, że lepiej jest sprzedać sobie normalnie, kupić poty, a na tych właśnie tej Xelunie i Osterze myślę, że te poty będą, znaczy Tibia Coinsy będą naprawdę mało warte i lepiej będzie na początku po prostu kupować te potionki, no i w ten sposób Cipsoft z pewnością chce sobie dorobić, tak mi się wydaje, co jest lekka załamujące, szczególnie patrząc na to, że profesje magiczne, które po prostu zainwestują w te potiony, będą miały zdecydowanie przyspieszony exp. No ale jest jedna pocieszająca rzecz w tym, to że knajci i palkowie będą mieli normalnie, może się wydawać, że to jest właśnie źle, jeśli zdecyduje się na to postawić, ale patrząc na to, że każda profesja jest tak naprawdę potrzebna, no, szczególnie zresztą knajt w party, to i tak będą musieli, ktoś się będzie musiał zdecydować na grę tymi profesjami, no i będziecie mogli jakby konkurować powiedzmy w topce knightów, no bo jednak Solką i Drutą, ci, którzy naprawdę zainwestują tam sporo pieniążków, ciężko będzie im dorównać. Właśnie, co do wyboru profesji, no, standard, no to polecam to, czym właściwie wam się najlepiej gra, no ale wydaje mi się, że właśnie jak macie naprawdę sporo czasu, to właśnie najlepsze są te profesje magiczne, choćby ze względu na to, żeby sobie zrobić, tam przeekspić 6 godzin na staminie Sorka i jeśli macie jeszcze wtedy czas, to na Knighta, ale już taka opcja bardziej powiedzmy na maniaku, żeby ten Knight zarabiał hajs. A wiadomo, Knightem to tam bez różnicy, bo on za bardzo pieniędzy nie potrzebuje na eksport palek, zresztą też, szczególnie właśnie na tych niższych poziomach. No i właśnie chciałem zwrócić uwagę tutaj na staminę, żebyście nie myśleli, bo niektórzy mogą tak pomyśleć, że ktoś po prostu wbije sobie na 18 godzin, będzie wbijał i w ten sposób już go nigdy nie dogonicie. Jest powiedzmy taki limit 6 godzin staminy, co jakby nie jest zauważalne, bo macie wpisane 42 godziny, no ale regeneracja staminy po prostu na to nie pozwala. Jak będziecie ekspić 7 godzin, w końcu się wam skończy. No i patrzcie też na to, że ani jednego dnia, tylko na początku nie będziecie mieli premium staminy. A jak będziecie ekspić 6 godzin odpowiednio, to zawsze jedna godzina się wam naładuje, co jest fajnym bonusem. Myślę, że to jest najbardziej opłacalne. Co do mnie, myślę, że zrobię Knighta, jeszcze się zastanawiam chwilowo, nie wiem, czy będę jakoś tam szalał na tym serwerze, na pewno zrobię tą postać i na początku będę się starał, ale zobaczymy, jak będzie szło. Jak będzie szło nieźle, będę dalej grał. Jak będzie szło tak słabo, że zobaczę, że jestem naprawdę ostro w tyle, to możliwe, że będę trochę pogrywał, ale no jednak ta postać na Candy nadal będzie główna, bo tam jednak moi znajomi wrócili do gry. Jeśli nie będzie szło właśnie na tym nowym serwerze, tu akurat Xylana, ze względu na to, że to jest oczywiście europejski serwer, Osera to jest amerykański. No. Co do gildii, no to właśnie chciałbym tutaj was podpytać, jak to będzie z waszym graniem, jeśli naprawdę dużo osób będzie grało. No to z pewnością jakoś założymy, nie wiem, czy to ja będę tam powiedzmy szefował, czy znaczy właśnie zależy od tego, ile ja będę grał na tym serwerze. Jeśli długo, no to ja tam mogę oczywiście normalnie tam zajmować się tą gildią, ale i tak będę liczył na wiceliderów, jakieś zaufane osoby. No bo jednak ja się będę starał wtedy przeekspić, jeśli naprawdę będę ciskał na tym serwerze. No i się zobaczy, kto będzie. Wiem, że brat mi trochę pomoże załatwić tam jakąś tam broń na starcie i w ogóle, bo on będzie jakby bardziej mi wspomagał niż ekspił na tym serwerze. Ale będę miał trochę ułatwioną sytuację. Myślę, że sobie jakoś poradzę. Dobra, jeśli zamierzacie wystartować na tym serwerze, przypominam, że trzeba mieć jednak paca, to możecie napisać komentarz, może nawet ze swoim nickiem przyszłym. Czy będziecie grać? Przypomnę, że są serwery OpenPvP, czyli normalnie na PK można się nawalać. Jak macie jakieś pytania jeszcze odnośnie tego serwera, to możecie pytać, zanim wystartował.
Ja postaram się raczej być na początku, chociaż nie wiem, czy to nie będzie, jak jeszcze w szkole będę. Zobaczymy, bo jednak Cipso zazwyczaj to przesuwa tak bardziej. Wydaje mi się, że jak napiszę po południu, to tak naprawdę, zresztą nie tylko Cipso, wszyscy tam twórcy, gdy zazwyczaj tak mają, że napiszą po południu, a i tak wystartuje tam, przynajmniej, nie wiem, 18. A więc myślę, że się wyrobię. No i cóż, nikt możliwe, że wam podam później jakoś. Możliwe, że też będą jakieś odcineczki, ale z takim opóźnieniem, wiadomo, nie będę nagrywał na bieżąco z tego serwera. Tylko jeszcze zerknę, czy to wszystko? W sumie chyba tak. Z Nikiem jeszcze będę musiał się tylko zastanowić. Czy też coś z Sarosem będzie, czy jednak z Polkiem? To się zobaczy. Dobra, trzymajcie się. Cześć.